informacji, które trafiają na listy na małych karteczkach i do Rymu, to te talenty polonistyczne realizowane w ten sposób, jeśli w końcu uda się dobrze porównać z monitoringu prywatnych, które są w Mińsku, kto je roznosi, kto jest zleceniodawcą i kto za to płaci, to sprawa potoczy się dokładnie tak, jak ta, która właśnie zakończyła się w Wołowie z kampanii sprzed 2 lat, ponieważ granice złego gustu zostały przekroczone. Ja zostałam oskarżona o branie łapówek od przetargów i podobne inne rzeczy. Jest lżona pamięć świętej pamięci Wiesława Baryluka. Dzieją się rzeczy podłe. Dzieją się rzeczy, których nie było nawet w kampanii wyborczej 2 lata temu, kiedy było tylu kandydatów na stanowisko wójta. Jak teraz, gdy jest kampania na stanowisko, który był tu na tym krześle, człowieka, którego nigdy nie przestanie nam brakować, jeśli oczywiście nie zajmie tego miejsca ktoś godny. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której muszę dzisiaj powiedzieć, ponieważ mieszkańcy przychodzą do nas i przynoszą coś, co im się wydaje dowodami na to, że wśród kandydatów na radnych jest na przykład osoba karana, a przecież karany nie może kandydować. Otóż przejrzeliśmy te wyroki, komisja nawet konsultowała się z PKW. Jeśli wyrok jest z powództwa prywatnego, to można kandydować, nawet jeśli przestępstwo było bardzo brzydkie, a jeśli z publicznego jest wyrok, to nie można. Jeśli mamy do czynienia z osobą, która ma i takie wyroki, ale żaden wyrok z oskarżenia publicznego nie jest jeszcze prawomocny, to może kandydować. Jak się uprawomocni w trakcie kadencji, to po prostu ten człowiek wtedy straci mandat. Ale nie wierzę, że zostanie radny, ponieważ rozsądek mieszkańców tego okręgu jest większy niż nieprecyzyjność przepisów, które mówią, kto może, kto nie może kandydować. Także przychodzą ludzie, którzy mówią, że jeden z kandydatów jest niemieszkańcem. I także przedstawiają na to coś, co im się wydaje dowodami. To jest także coś, w co nie trudno nie dać wiary. Niemniej nikt z komisji, a ja się do tego przychylam, bo zaznaczam, że nie po mojej stronie jest ta decyzja, nie chce czynić z człowieka, który nie jest mieszkańcem, męczennika wyborów, że oto zła wójtowa zabroniła komuś kandydować, tak bardzo się go boi. Otóż ja się nie boję. Poza tym to nie są wybory na moje stanowisko, tylko na stanowisko radnego, przypomnę, okręgu Piłsudskiego, Rolna, Rawicka i Zjazdowa. Obelżywości dotyczące także tego faktu również trafiają do skrzynek na listy, również są rozlepiane. Rozmawiałam, bo nie uczestniczyłam w tak zwanym życiu politycznym gminy Mińsko wcześniej, jak Państwo doskonale wiecie. I rozmawiałam z osobami, które w tym życiu uczestniczą od wielu, wielu lat i powiedzieli, że takiego brudu to jeszcze nie było. Nie wiem, skąd on się wziął, spod czyich paznokci, ale jest. Jest to bardzo brudne, przejdźmy nad tym, mińmy to, tak jak mijamy coś na drodze, czego nie chcemy wdepnąć. Ja wierzę w rozsądek mieszkańców tego okręgu, w ogóle mieszkańców naszej gminy i w to, że wybiorą człowieka, który jest mieszkańcem, nie jest karany, żyje normalnie, funkcjonuje normalnie i nie będzie przynosił wstydu, zasiadając na miejscu po naszym koledze Wiesławie Baryluku.